Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Miczaj. W dzisiejszym odcineczku zapraszam Was na wywóz obornika na pole. Wywozimy sobie obornik Renówką 145-14. Tak otóż ona się to prezentuje. Jeśli nie wiem, chcecie może jakiś filmik podsumowujący ten ciągnik, to napiszcie w komentarzu, a postaram się może nagrać coś w tym stylu. O, tutaj jest rozrzutnik Joskina 10-tonowy. O, tak Wam pokażę. Podłoga jest przesuwana hydraulicznie. No, akurat załadowałem sobie już obornik. No, tu jest pompa. Są węże. Jak otóż to się prezentuje. No a wożę sobie, znaczy wożę, nakładam sobie obornik właśnie tutaj tym John Deerkiem z takim krokodylem. Nie wiem, ma chyba około 2 metrów ten krokodyl. Jest to nowy krokodyl, bo tamten nam pękł. Pękł nam tutaj w tych miejscach, jak są. Tutaj, w tych miejscach. No i właśnie to jest to, że krokodylem niby się nie różni, a na przykład ten ma takie tu wcięcia, gdzie jest to naprawdę bardzo fajne, bo widać jak są widły ułożone, żeby nie nabierać ziemią, nie? No dobra. Więc widzimy się na polu, jak będę już rozrzucał, może coś więcej powiem na temat właśnie polu, na którym będziemy to aplikować i rozwozić, więc do zobaczenia. Jak możecie zobaczyć, wyjechałem na pole. Jak wygląda tutaj to pole? Jest tutaj około 5,5 hektara. To już jest drugi transport. Jak możecie zobaczyć, tak właśnie wygląda rozrzucenie obornika. Tutaj jest właśnie początek, gdzie przyjechałem. No i jak możecie, nie wiem czy to widać na nagraniu, ale słanie równomiernie rozważony właśnie tym Joskinem obornik. Więc no, jesteśmy zadowoleni z tego rozrzutnika. Nie... Tutaj były takie 2-3 pasy przejechane naszą talerzówką. No, jak możecie się domyśleć, obornik jest pod rzepak, rzepak ozimy. No, jak możecie zauważyć, ciągnikiem przeniosłem się na pole, które jest bardzo blisko pole, na którym rozwozimy właśnie obornik. Tutaj jest kupa obornika, która była przywieziona jeszcze przed żniwami z powodu braku miejsca na płycie obornikowej, którą mamy koło naszego koło obory. Naładowałem sobie. No, i tyle studi tego obornika. Więc pomału to idzie. Wsiadamy tutaj do ciągnika i jedziemy rozwozić ten obornik na polu. No. No pomału idzie, no. I tak jest dobrze, że tutaj jest ten obornik, bo już zawsze bliżej, nie? I muszę jeździć tam jakiś kawał drogi, tylko jest bliżej i szybciej pójdzie, żeby to tam rozjeść wszystko na tym polu. No, jak możecie zauważyć, obornik już jest na polu. A ja będę kończyć w takim razie. Do kolejnych odcineczków.
Siema.